No i tak to wygląda. Będę to testował i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Aha, i tego się nie kupuje, to się wypożycza. Jak wrócę z Hiszpanii, to będę musiał to urządzenie odesłać. Jestem z Kasią w przyczepie. Wyciągnęliśmy stąd krzesła. Kasia mówi hello. Hello. Walczę z ciuchami. No, ale po co tyle ciuchów? Tam jest na krótki rękawek. Maciek vloga puścił przed chwilą 25 stopni. No ale piżamy musisz mieć w czym spać, tak? Aha, no dobra. Pod koszulkę. Pozdrawiamy Maciek, ciebie i rodzinkę. A ja otwieram, bo karton zostaje. Jakie ładne, Kasia, zobacz. Takie. Fajne. Zobaczcie, te krzesła są ogromne, ale tutaj widzę, że w tej przyczepie są inne krzesełka, takie mniejsze i nie wiem, czy tych nie zabierzemy, a tamte chyba zostawimy. Te są takie, Kasia, reżyserskie. Coś takiego, weź to na łóżko, połóż. Bardzo nisko. Czekajcie. Tak wygląda to krzesełko po rozłożeniu i jest naprawdę mniejsze do transportu, więc chyba te zostawimy, nie, Kasia? No, jeszcze zobaczę, jak się siedzi. No. Pani prezes, jak? Gitara? Dobrze. Drugie krzesło wygląda tak. Kasia, siadaj. Zobacz, czy ci wygodne. Sztywne lekko. Lekko sztywne. Myślę, że chyba wolę. Tamte wolisz? Niemożliwe. Zobaczcie. Możesz oprzeć głowę, ale nie można się położyć. A może można, tylko trzeba wyregulować. Jednak udało się położyć. Zobaczcie, tak wygląda leżak. Ja sobie teraz usiądę. Ej, fajne, Kasia, tu można sobie na dworze poleżeć. Nie wiem, a może jedno to weźmiemy i dwa te. No, bo jednak trochę dużo miejsca zajmują, ale bardzo wygodnie się odpoczywa na nich. Oj, cała rodzina będzie się kłócić. Będą kłótnie o ten fotel, więc lepiej chyba w ogóle nie brać. Więc ostatecznie mamy plan, żeby zabrać trzy krzesełka reżyserskie i dwa tamte fotele. I tak to umieściłem. Teraz muszę pozwijać kable rozruchowe i wziąć ładowarkę do akumulatora. Tak wychodzę i wchodzę ciągle z tej przyczepy i tutaj świeci taki przycisk i zauważyłem coś ciekawego. Zobaczcie, podnosi się do góry i tutaj jest tajny schowek. Tutaj są schowki na klucze. To już nic tu nie chowaj. To już tu klucze nie schowam, ale wam pokazuję, że jest takie coś fajnego. I tutaj na dole też jest taki pstryczek. Na dół się daje i też jest takie otwierane. Ja nie mogę. O, to będą schowki na słodycze przed dziećmi. Tu będziemy, Kasia, sobie słodycze chować. One nie wiedzą o tych schowkach. No idziemy do Hiszpanii, tam jest moja ulubiona czekolada. Słona. Słona. No. O, Kasiunia mi poświeci. Teraz wam pokażę. Tak wyglądają te schowki. Ale po co? Aha, to są takie szufladki. Może na klucze? Nie wiem. Fajne. I chodź jeszcze na dół, zobaczymy. Też jest taka kieszonka. Przyniosłem z naszej starej przyczepy takie oparcie, ponieważ tutaj chcemy się opierać na tym łóżku i sobie tak odpoczywać i przymierzę to teraz. Jakby tak było, trochę jest za długie, ale nawet wygląda fajnie. Chodzi o to, że można się po prostu położyć i oprzeć tutaj i sobie podpoczywać, coś tam na telefonie porobić, a jak nie ma tego oparcia, to jest naprawdę trudno się oprzeć, bo tu jest taka półka i się głową uderzam o nią. Także jak zrobimy oparcie, to będzie fajnie. I chyba to weźmiemy, bo podoba mi się to rozwiązanie. Poza tym boimy się, że jak my wstaniemy z Kasią, a Szymuś tutaj będzie spał do 9, to on czasami lubi zlecieć. Już nam dwa razy zleciał z łóżka, więc tą poduchę będziemy kłaść na ziemię. Jak on zleci na ziemię, to po prostu będzie miał miękkie lądowanie. No bo sami zobaczcie, łóżko jest dosyć wysokie. O wiele wyższe niż w naszej starej przyczepie. Nasze łóżko się kończyło gdzieś tutaj, a tutaj jest jeszcze 10 cm wyżej. Miałem wam pokazać jeszcze ten internet. Właśnie go rozpakowałem. Jest to Xoxo Wi-Fi, mobilny internet w 130 krajach. I miałem go ustawionego, ten modem, na Grecję, ale napisałem dzisiaj maila i mi zmienili na Francję, ponieważ vlogi będę wam jeszcze we Francji ładował, a potem napiszę jeszcze jednego maila, żeby mi przełączyli na Hiszpanię. No i po prostu nie będę już płacił za Wi-Fi na kempingach, tylko będę korzystał z tego internetu. Jak wejdziecie na stronę Xoxo Wi-Fi, to zauważycie, że ten internet nie jest taki wcale tani, ale kupiłem go, o fajny, fajny ten modem, ale kupiłem go po to, żeby w Grecji mieć internet. No ale mi się przyda po prostu
teraz w Hiszpanii. Ale pamiętam, że w Hiszpanii też miałem problem z internetem, więc mam nadzieję, że teraz nawet w podróży na autostradzie będę mógł sobie ładować odcinki i Kasia będzie mogła korzystać z internetu. Więc tak to wygląda. Mamy przejściówkę, ładowanie USB, także to się ładuje kabelkiem. Tutaj, zresztą widziałem jakiś filmik. Tutaj się włącza przyciskiem. Coś się zaświeciło, bateria full. I jak będę we Francji, to się po prostu zapali tutaj ta środkowa dioda i to będzie oznaczało, że mam internet. Tutaj już sygnał Wi-Fi jest, ale nie ma sygnału LTE, bo dopiero jesteśmy w Polsce, a nie we Francji. Jak będziemy we Francji, to się zapali ta druga dioda i będziemy mieli internet. Teraz wyłączę. OK. No i tak to wygląda. Będę to testował i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Aha, i tego się nie kupuje, to się wypożycza. Jak wrócę z Hiszpanii, to będę musiał to urządzenie odesłać. Jest nawet koperta zwrotna. Już nawet nie muszę nic myśleć, tylko po prostu odesłać. Zwróć Xoxo Wi-Fi w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia wynajmu. OK. To będziemy po prostu odsyłać. Tutaj zobaczcie, dostaliśmy taki magnes na lodówkę z ciekawym powiedzeniem. Ten, kto żyje, widzi dużo. Ten, kto podróżuje, widzi więcej. Teraz przyklejam wiatol. Już mam tutaj folijkę zdjętą. Ściereczką odtuściłem. Naklejam rzep. Ściągam kolejną folijkę i przyklejam wiatol. Słuchajcie, chyba za lusterko. Chciałem gdzieś z tej strony, ale przykleję go za lusterkiem. Tam mam już odtłuszczone i przyklejam tutaj. I tak to będzie u mnie wyglądać. Mam nadzieję, że nie odpadnie. Powiem wam, że patrzę jeszcze na kempingi w Grecji i znalazłem taki kemping Sikia Camping. On jest koło miasta Volos. I w tym miejscu jest ten kemping, który przez całą zimę jest czynny. Tak jak mówiłem, nazywa się kemping Sikia, ale zobaczcie na cennik i zobaczcie, sezon niski jest od 1 stycznia do 30 czerwca. Potem jest sezon wysoki od 1 lipca do 7 września i potem od 8 września do 31 grudnia jest sezon niski. Jest to jedyny kemping, który udało mi się znaleźć w Grecji czynny przez zimę, ale nie będziemy raczej ryzykować z jednym kempingiem, bo może on być zamknięty jednak, ale poza tym chcę wam pokazać ceny. 7 euro za osobę dorosłą, czyli ja 7 euro, Kasia 7 euro. Potem dzieci od 4 do 13 lat po 4 euro, czyli Ania i Nadia zapłacą 4. Potem za auto 3,50, za przyczepę 5,50, za przedsionek 5,50, za podłączenie prądu 5 euro. No i tak to wygląda. Jak zliczyłem, to wyszło 40 euro za dzień. No jest to trochę drogo. My w Hiszpanii znajdowaliśmy za 14 euro kempingi, więc raczej do Grecji pojedziemy w sezonie letnim. Pokazuję wam ten kemping, żebyście wiedzieli, może ktoś ma ochotę w tą zimę tam pojechać, to na tym kempingu się przenocujecie. Teraz budujemy domek dla lalek, Ania już ma mamę w ciąży. Stanik zrobiliśmy z balona i majtki dla niej też z balona. Teraz budujemy dom. Przyszła ta lala. A na koniec pokażę wam nasz kącik z waszymi plakatami. To wszystko dostaliśmy od was w nadarzynie. Życzenia, rysunki, naprawdę jesteście mega zdolni. Tutaj kolega narysował przepięknie. Tu dostaliśmy plakat z mapą Europy od chłopaków. Tutaj piękny obraz. No jesteście niesamowici, naprawdę dziękujemy. Jak widzicie, wszystko kolekcjonujemy. I aż miło na to patrzeć, że tak pięknie się postaraliście.